Siemaneczku, cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Tomek, ze mną jest Bolololo. Proszę Państwa, zrobimy sobie dzisiaj unboxing, ale czego już Wam pokazuję? PlayStation 3 z dyskiem 60 GB, czyli pierwsza rewizja, pierwsze modele, które się zadebiutowały u nas w Europie. Bardziej szczegółowo o tej konsoli porozmawiamy na Mania Gaming, tam zrobimy tak naprawdę recenzję tego sprzętu, a teraz wstępny unboxing. Sam sprawdzę, czy ten sprzęt mi działa po latach, jak to działa, jak to funkcjonuje. No i co, przypatrzmy się tej konsoli. Kupiłem swego czasu w Empiku ten egzemplarz, gdzieś mam zdjęcie, ale to pokażę w recenzji. Na tle wszystkich PlayStation 3, jak sobie się opierałem, no to były czasy, człowiek młodszy i co? No i wtedy zakupiłem ją za 2800, 2700, wyszła z dwoma kontrolerami Six Assist, to nie było jeszcze DualShocki, bo nie miały wibracji, wibracje weszły później, z Motorsportem i z Resistance'em jedyneczką. W ogóle powiem Wam szczerze, PlayStation 3 było takim moim rewolucją pod względem graficznym. Jak był przełom pomiędzy jedynką a dwójką, tak tu też doznaliśmy rewolucji technologicznej. Ewolucja, rewolucja, przejście już z systemu konsolowego, gdzie zbytnio graliśmy na odbiornikach w jakości SD, ten obraz, no to tu mamy pierwszą cyfrową konsolę od PlayStation 3. A wyobraźcie sobie, że pierwotnie miała w wersji Basic zadebiutować bez wejścia HDMI. No słabo by było i słabo by to się prezentowało i wyglądało. Tak więc droga konsola, ale też już odczyt płyt Blu-ray jednowarstwowych, czyli tam do 25 GB. PlayStation 3, wow, fajnie. Jest to wersja, która odtwarza gry z PlayStation 2, bo tutaj mamy wersję 60, więc na płycie znajduje się dodatkowy układ, który umożliwia odpalenie gier z PlayStation 2, ten sam, który był w na przykład Sony PSX-ie. Co? Jest konsola, jak bykiem, Blu-ray, proszę Państwa, czcionką ze Spidermana trójki, jak zauważycie, w ogóle z czcionką ze Spidermana PlayStation 3, tak? Później dopiero w wersji Steam, która jest tam, którą też przedstawimy oczywiście, ale to po tym modelu. To co, zgubiłem wątek, to zmienili czcionkę, dobrze. Dobrze kochani, po bokach tak się tutaj by nam konsola się prezentowała, z tyłu nic specjalnego oprócz logotypów, napisu 60 GB. Ale ja w ogóle nie miałem robić to w ten sposób. Robię unboxing, a miałem tylko podłączyć i sprawdzić sprzęt, tak więc to wszystko sobie omówimy, słuchajcie, ale chciałoby się gadać dużo o tej konsolce. Tak więc lecz sobie malutki, lecz sobie, wolo. Otwieramy. Mamy kontroler i to jest wersja z Six Assist'em, przebitki zobaczycie sobie elegancko na Mania Gaming później, ale jest to o wiele lżejszy kontroler ze względu na to, że nie ma tych wibracji. Tak więc mamy to w zestawie, mamy pełne okablowanie, czyli zasilacz wbudowany, jak widzimy. No i wejście porządne, jak do kompa. Oprócz tego czynnicze standardowe, które byliśmy nimi karmieni od 95 roku, 4, no zależy kto kiedy zakupił sobie pierwszą konsolę, czyli PlayStation 1. Te same, które się nic nie zmieniło, czynnicze z kostką Euro. No ale tak jak mówiłem, ta konsola przede wszystkim posiada już HDMI 1.4, tak więc, o jaka ona właśnie była ciężka, zapomniałem, że ta konsola jest mega ciężka.
w materiale też zaprezentuję model 80, która już tutaj kosmetycznie się różniła, no i przede wszystkim nie odpalała tych gierek. Mam nadzieję, że później się nie będę powtarzał na materiale bezpośrednio na Mania Gaming, tak więc spróbuję to jakoś. No ale jest, proszę bardzo, jest nasza konsolka. Jest i ona. PlayStation 3. Super. I patrzcie na to. Klapeczka się otwiera. Elegancko sobie jest wejście na kartę pamięci. Czy ktoś rzadko z tego korzystał? Nie wiem. Ponoć tak, ale ja zdecydowanie z tego portu korzystałem. Jednak przejście bezpośrednio z tej samej karty, która była w PSP, robiło dla mnie dużo, bo media mogłem sobie przerzucać. Są przyciski aktywne, jest też do regulowania logotyp, czy ma być na lewo, czy na prawo. Dobrze, no piękna konsolka, podłączmy ją, zobaczymy jak się prezentuje. Sobie omówimy ją bardziej szczegółowo, słuchajcie, obiecuję, na Mania Gaming, bo się zabieram do tego, tak więc ładny zapach cały czas trzyma. No i z tyłu mieliśmy HDMI, wyjście LAN, czyli żeby na sztywniutko internet podłączyć, Digital Out Optical, żeby już dźwięk był przestrzenny, no i standardowe AV Multi Out, które są stosowane od Ever Forever. Włącznik, tak? No i tutaj mamy power z przodu, przycisk włączenia, wyłączenia konsoli i te porty. No i tutaj zobaczcie, drugie, następne już rewizje nie zawierały tyle portów USB, bo tutaj mamy aż 4, a później mieliśmy 2. Piękna, ładna konsola, słuchajcie, i można ją w pionie trzymać i w poziomie, tak się prezentuje. Nawet jeden z wieżowców Sony nawiązywał do wyglądu tej konsoli. Ja sobie to wszystko tutaj przerzucę, odpalimy, zobaczymy czy działa i więcej na MG będzie. No i dobra, zostało wykryte dostępne urządzenie HDMI, czy sygnał wideo i audio ma być kierowany do tego urządzenia HDMI. Tak, ustawimy tak, no ale zobaczymy czy konsola będzie sparowana. No nie, gdzie, przecież po tylu latach nieużytkowania kontrolery się rozładowały, tak więc widzicie, będzie trzeba jednak podłączyć kablem. Elegancko sobie tutaj wepniemy, bo jest na przodzie. Pyk. No i co? Już nam przepisał port do jedynki, co tutaj jest zauważalne. Widać, kontroler rozpoznaje. Leciutki, jest zdecydowanie lżejszy niż obecne kontrolery. Też gripy są cieńsze, słuchajcie. Czy potrafisz odczytać treść? Tak, oczywiście, że potrafię. Złapisz tutaj, to jest konsola, która była cyfrowo, więc sygnał 16:9, pełną gębą rozdzielczość, ty do Full HD, słuchajcie, więc wszystko to było ostre, piękne, ładne, z porównaniem jak był przeskok z PlayStation 2. Dobrze, jakieś moje stare konta, słuchajcie, dobrze, niech będzie to. Na razie tutaj, no patrzę, że tutaj, no przypomnijmy sobie te menu, które bardzo mi się utkwiło w głowie, bardzo je lubiłem. Wychowałem się też w ciągu razem z tym menu, bo też miałem to na Sony PSX. No dobra, Sony PSX to kupiłem jako zajawkę, pobawiłem się, ale jak najbardziej też tam było pierwotnie te menu, o co warto o tym wspomnieć. Dobrze, motywy w ten sposób się robiło, tak? O kurczę, mam tu jakieś, zobaczcie, zobaczymy jakie mam motywy. Ogień. No kurczę, wtedy jeszcze nie było takiego bezpośrednio, że sobie na YouTubie kominek włączymy. Tak więc taki motyw fajnie się prezentował i się prezentuje do teraz. Słuchajcie, mogę sobie to zostawić w tle i niech sobie kominek leci. No fajnie, przyjemnie. No też ładny motyw, co? Z Batmana jeszcze pokażę, nie będziemy pokazywać wszystkiego. A, jest tu podgląd, dobra. Tak więc o, widzicie, Bioshocka, przez długi czas Bioshocka jak najbardziej miałem. Chyba przez 3/4 grania na PlayStation to miałem tapetę z Bioshocków tapetę, motywy. Ale miałem ich więcej, ale to może nie na tym modelu. Bo to też zależy na różnych kontach, ja to dodawałem jeszcze, szczerze mówiąc, zamiast się na konkretnym zdecydować, ale wtedy jeszcze tak się do tego nie podchodziło.
i tym bardziej do dystrybucji cyfrowej, ale ten jest fajny, zobaczcie, jak z Jokerem. No, ale mimo to zawsze lubię oryginalne. Zobaczmy, jaki był oryginalny motyw. Taki. Jeszcze był klasyczny. Jaki był klasyczny? A, no dobra. No to weźmy oryginalny. Niech będzie. O, ładnie się prezentuje czerń z czerwienią. Tak więc no, pasuje tej konsoli czerwień. Też tak ją prezentowali. Co tutaj mamy? Dobra, mamy jakiś z Bioshocka, muzyka. Zdjęcia oczywiście nam tutaj mocno multimedialna ta konsolka była, odtwarzała nam zdjęcia, muzykę, MP3, przerzut bezpośrednio przez, o, jeszcze jakieś stare zdjęcia, słuchajcie, ale beka, moja mama i ja, no to nie wiem kiedy to te zdjęcie było robione, no za czasów tego modelu, tego plejaka Scout Quartermaster widzę. Bajery, śmery, no ja zdecydowanie młodszy na twarzy, mojej mamusce też, no zdecydowanie lat mniej. Jakieś tam głośniczki Logitecha, no śmieszne, śmieszne. No i tapetki sobie mogliśmy też tutaj ustawiać. Muzyczka, wideo, gry, a to chyba był no, Team Hospital cyfrowe. SingStar, wtedy też było moda. Internet wchodziło się, przeglądarka elegancko. I tutaj mamy też wszystkie odnośnie usług. Fajnie, dobra, jeszcze zobaczmy. W takim razie też mi nic nie przeszkadza. Nie mam problemu. O, Tekken Dark. Ciekawe, czy się odpali z tego profilu. Wyszła ta gra tylko i wyłącznie w dystrybucji cyfrowej. Z czego ubolewam, bo to był jeden z lepszych moich Tekkenów. Ja jestem totalny, wiecie, cowboy czacza. Ale Tekkena lubię sobie tak amatorsko pograć. Zawsze mają zajebiste intro. Opa. No zawsze żałowałem, czemu Mortal Kombat nie może mieć takiego fajnego intra, bez hitu. No ale to ogrom pracy, słuchajcie, w szczególności, że zakończenia też zawsze były fajnie robione, a w Mortalu no to się koncentrowali tylko na zdjęciach. Typowy arcade'ówka, jak widzimy, jeszcze Arcade Battle. No i cieszyłem się, że to jest taki pełnoprawny Tekken na Next Gena. Ta rozdzielczość była zdecydowanie wyższa. Ten tytuł pierwotnie później zadebiutował na PSP, więc no jeden z lepszych hitów dla mnie i na PSP i na PlayStation 3. Nic dodać, nic ująć. Jeden z lepszych Tekkenów uważam. No postarzało się, ale odpalając to cały czas na telewizorze Full HD wygląda to majstersztyk, kochani. Fajna arena, liście sobie lecą, jarałem się tą graficzką. No było mega, fajnie było. Pyk, pyk. Eddie Kłodo, wymiata. Dobrze, odpalmy w takim razie jeszcze grę z PlayStation 2. Przedstawię wam, że to po prostu śmiga. Też i gry z PlayStation 1 odtwarzało. Nie ma problemu, ale cały komplet symulacji sobie omówimy na oddzielnym odcinku na MG. Dobra, jadę po gierkę na dwójkę. Z kangury walczę, zawsze beka była, jeszcze był Pinocchio. Pamiętacie go? Grand Theft Auto Vice City Stories. Pierwsza gra, którą złapałem w rękę, która pod na szafce była. W płycie nie ma, charakterystyczny dźwięk dwóch kliknięć. No i dobrze. Proszę bardzo, jak to się włączało. Też była praca w tle z menu, co było bardzo fajne i ułatwiające sprawę. No widzimy płyta w formacie PlayStation 2. Wchodzimy elegancko. Bierzemy tak, wychodzimy z gry i będziemy mogli grać w Grand Theft Auto. Też wam przedstawię specjalną przejściówkę z karty pamięci do PlayStation 2 na USB, słuchajcie, no bo tutaj już mamy dysk pełną gębą, więc wszystkie savey były poprzez kartę pamięci. Mogliśmy sobie przerzucić te savey z gry. Tutaj w wersjach pudełkowych, tych oryginalnych przede wszystkim, mamy memory card
miejsce na kartę pamięci. W niektórych już później te karty były na tyle dość tanie, że mogłem sobie pozwolić do każdej gry mieć kartę. W szczególności w tych swoich większych tytułach jak Mortal Kombat otwieram i tu mam wszystkie po prostu save'y. Wiem, że tam są te save'y i mogę, już mam dostęp bezpośrednio do odblokowanych liczby postaci chociażby. Swoje save'y no, trzeba trzymać. No i co? Plisconek dobrze, bo mi się rozłączył kontroler. No widzę, że bateria no, powinna się naładować, bo jak ostatnim razem to śmigał ten kontroler, ale jak go odłączę, no to gubi mi, słuchajcie, już, ale łapie. Naładuję go, tak więc bateria trzyma, spoko. No i widzicie, odpaliła się nam gra Grand Theft Auto Vice City Stories, jedna z lepszych wydana na PSP, w tym też wyszedł Liberty City Stories, więc super gra. Później sobie tylko z czasem dokupiłem tak naprawdę już na dwójkę, żeby mieć to w wyższej rozdzielczości, jak mam być szczery, bo ograłem te dwa tytuły na PSP. No i zobaczcie, jaka piękna była, fajna biblioteka tych gier na PSP. Już Vita tego nie powtórzyła, chociaż miała multum super świetnych indyków, ale no takich hitów jak GTA, prawda, Resistance, Killzone, no to Gran Turismo chociażby, Mortale fajne też wyszły, Tekeny, no to po prostu można wymieniać, chociaż same też filmy zadebiutowały w nanośniku USB, tam jest chyba 1,2 GB albo 1,8. Poprawcie mnie, bo jedna z tych jest na pewno prawidłowa. Dobra. Proszę bardzo, gry z PlayStation 2 nam śmigają, z jedynki tak samo śmigają, nawet tam był na dysku mam zapisaną gierkę. Już wam mówię jaką. Chcę trochę tak w inny sposób przedstawić wam tą konsolę, bo tak wnikliwie pogadamy sobie na MG, a teraz tak na luzaku po prostu sprawdzam, czy ta konsolka śmiga przed filmem, prawda? Dobra, płyta w formacie PlayStation 2. Ok. Ale mamy właśnie tutaj też Mortal Kombat, który wyszedł w wersji arcade'owej. I słuchajcie, Gran Turismo HD content, bo my też ogramy sobie to, ale tutaj mam Team Hospital na przykład gra z PlayStation 1. No wiadomo, napęd też śmiga, bo tutaj mamy dwie soczewki. Jedna to jest Blu-ray, druga to jest DVD. No i poszło. PlayStation ostre logo, jak żyleta, nie? No widzicie, bardzo fajny kombajn, gra, konsola multimedialna, jedna z chyba najbardziej multimedialnych konsol od PlayStation, jak nie najbardziej, no, jedyna chyba taka. Inne konsole nie były aż tak multimedialne, chociażby teraz. PlayStation 5 nie jest tak multimedialne, czy chociażby PlayStation 4, ale teraz też są inne czasy, tutaj mamy już aplikacje i tak dalej. Wystarczy, że konsola ma podpięcie do sieci i to wszystko może sobie naściągać. Tu troszkę się to też nam inaczej prezentowało, bo jednak dużo fizyczności nadal było, więc karty pamięci, USB, pendrive, wypalenie jeszcze, słuchajcie, płyt ze zdjęciami, no było tego bardzo zróżnicowane, bardziej to było fizyczne. Team Hospital polecam, to jest gra, która straciłem czas przy tej grze i grałem przez całą noc, aż było widno i wtedy się położyłem, pamiętam, że to była zima, ale przeszedłem tą grę całą, słuchajcie, po kilkanaście razy, zakochałem się w Team Hospital, te nowe wersje, oczywiście nie przez Bullfroga już wydane, to już nie mają takiej duszy jak wygra. Może to po prostu ze względu na to, że już człowiek ma swoje lata, a nie ma tych X lat. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, konsolka śmiga fajnie. Piszcie w komentarzach, czy mieliście wy też swoją konsolę PlayStation 3. I co? No, spodziewajcie się więcej materiałów z serii PlayStation 3. Później po PlayStation 3 przechodzę na Amigę i też robię fajny content. Wszystkie Amigi przedstawimy na kanale i będziemy jechać. I tak cały czas już po kolei będziemy jechać z konsolami na bieżąco. Ale do tych materiałów trzeba się przygotować, co mi to nie przeszkadza, bo takie przygotowanie to też mogę fajny materiał właśnie złapać. Przy okazji sobie pogadać, a później sobie wytrwalić i na MG powiedzieć ciekawiej. Dobra! Piszcie w komentarzach, czy mieliście swoją, jaki mieliście model PlayStation 3. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć!